ciosy. Barwne szaty przed nim i za nim. Leci zielony wśród gromkich okrzyków. Poświętuje triumf swego wodza roześmiany tłum Galilejczyków. Tak istotnie. Niedziela Palmowa jest ogromną bramą otwierającą przed nami Wielki Tydzień, którym to Pan Jezus zmierza ku kulminacji swego ziemskiego życia. Chodzi do Jerozolimy, aby doprowadzić do wypełnienia się Pism i zostać przybity do drzewa krzyża, do tronu, którego będzie królował na zawsze, przyciągając do siebie ludzkość wszystkich czasów i ofiarując każdemu dar zbawienia. Liturgia wraz z obrzędem błogosławieństwa Palmy, w tym z opisem męki naszego Pana, ukazuje nam, jak w życiu naszego Zbawiciela złączone są radość i cierpienie. Święty Bernard powie, iż śmierć i łzy łączą się w tym dniu. Kościół ukazuje nam dzisiaj zjednoczone w nowy i cudowny sposób mękę i procesję. Procesja przynosi ze sobą owację, a męka płacz. Tak oto Pan Jezus zbliża się wraz ze swoimi uczniami do Jerozolimy. Czyni to podobnie jak inni pielgrzymi, synowie i córki Izraela, którzy w tygodniu poprzedzającym Paschę podążają do Miasta Świętego. Stopniowo dołącza do nich rosnąca rzesza pielgrzymów. Także już w chwili wyjścia z Jerycha zebrał się spory tłum, który szedł razem z Jezusem. Gdy się zbliżyli do Jerozolimy, do Betfagi i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie ośle uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. I faktycznie, uczniowie znajdują osiołka, odwiązują go i przyprowadzają do Jezusa, a on, nowy władca pokoju, jedzie na nim zgodnie z proroctwem Zachariasza. Oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski, pokorny, jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu, oślicy. W ten sposób Jezus z jednej strony przedstawia swoje panowanie jako wyraz Bożego pokoju, a z drugiej pragnie zaprzeczyć politycznemu traktowaniu Jego władzy. W zamyśle proroka bowiem oślonek symbolizował łagodność i pokorę. To zwierzę było ilustracją charakteru Jezusa, cichego i pokornego króla, wjeżdżającego do miasta Dawidowego. Osiołek, idąc najzdolniejszym krokiem, na jaki go było stać, stąpa po jedwabiach i purpurach, lnie i drogich tkaninach, które ułożyli ludzie, aby uczcić przejazd Jezusa. Jednak o ile ludzie dają rzeczy, o tyle osiołek daje siebie samego. Na swoim szorstkim grzbiecie dźwiga słodki ciężar Pana. Obok biegną ludzie, wymachując zielonymi kałuskami oliwnymi i palmami. Jednak nikt, nawet sami apostołowie, nie są tak blisko Pana Jezusa, jak ów osiołek z niedzieli palmowej. W tym momencie uczniowie, a także inni pielgrzymi są przepełnieni entuzjazmem. Wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł mu naprzeciw. Słał płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. Ta
scena przypomina jako żywo przygotowanie do święta namiotu. Weźcie sobie pierwszego dnia owoce pięknych drzew, liście palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzby na rzecz. Będziecie się weselić przed Panem Bogiem waszym. Liście palmowe, pisze święty Augustyn, są symbolem pokoju, ponieważ oznaczają zwycięstwo. Pan miał zwyciężyć, umierając na krzyżu. Miał zatriumfować w znaku krzyża nad diabłem, księciem śmierci. Chrystus jest naszym pokojem, ponieważ On zwyciężył. Przez ten tłum przechodzi dreszcz mesjańskiej nadziei. Ludzie wołają hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz Król Izraelski. Były to słowa psalmu 118, starożytnego hymnu błogosławieństwa dla pielgrzymów. Ta świąteczna aklamacja była hymnem radości, wyrażała przekonanie, że w Jezusie Bóg nawiedził swój lud i że wreszcie nadszedł upragniony Mesjasz. Ale Pan Jezus nie po to dokonywał triumfalnego wjazdu do Jerozolimy. Już wcześniej zapowiadał swoim uczniom, że idzie do Jerozolimy, będzie tam wydany poganom i wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany. Ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Lecz uczniom nie mieściło się to w głowie, żeby Mesjasz musiał przejść przez krzyż, to też puszczali mimo uszu te zapowiedzi. Następnego dnia, po nocnego w Betanii, Jezus dokonuje zaskakującego czynu. Wszedł do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze i ławki sprzedawców gołębów. Działo się to na dziedzińcu Poga, gdzie między innymi wymieniano pieniądze i sprzedawano zwierzęta ofiarne. Zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Z tego Jezusowego powiedzenia zrodziło się niedorzeczne przekonanie, iż to nie poganie, ale on sam miał zamiar zburzyć świątynię jerozolimską. Sam Jezus powiedział jednak, że było to profetyczne wskazanie na duchowy kres starego i na stanie nowego porządku religijnego. Gwałtowny czyn Jezusa w świątyni oznaczał w perspektywie całego jego nauczania ujawnienie bliskości nastania nowej świątyni, mającej zająć miejsce stałe. Apokryficzna literatura żydowska z czasów Jezusowych obfitowała w tego rodzaju aluzje teologiczne. Według pierwszej księgi Henocha, Pan Owiec w miejsce spalonego starego domu postawi nowy dom. Powstałem, żeby popatrzeć, aż ogień ogarnął stary dom. Wyniesiono wszystkie kolumny. Wszystkie belki i ozdoby tego domu zostały ogarnięte przez ogień. Odbudowano go i postawiono na miejscu na południowej stronie ziemi. Zobaczyłem, jak Pan Owiec wziął nowy dom, większy i wyższy niż ten pierwszy, i postawił go na miejscu pierwszego, który został spalony. Wszystkie jego kolumny były nowe, ozdoby jego były nowe i większe niż w tym pierwszym stanie, który został usunięty. I Pan Owiec był pośrodku niego. W tym momencie Jezus postanowił zdecydowany krok na drodze ku swojej śmierci, jaką zgotują mu przedstawiciele starszyzny żydowskiej. Wszystko, co czyni, czyni świadomie, idąc w kierunku wypełnienia wszystkiego, co mówiły o nim pisma. A dzisiaj to właśnie
narzędzie liturgicznym odtwarzamy to wszystko, co uczynili i mówili uczniowie Jezusa. Wyszli dalsi na owej drodze, jaka wiodła spoza Góry Oliwnej do Jerozolimy. Podobnie jak oni trzymamy w rękach gałęzie palmowe i wyśpiewujemy słowa uwielbienia, które oni wówczas wypowiadali. Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokości. A zatem chodźcie, wstąpmy i my na Górę Oliwną. Biegnijmy naprzeciw Chrystusa, który powraca dzisiaj z Betanii i spieszy dobrowolnie na tę swoją świętą i czcigodną mękę, aby wypełnić do końca tajemnicę naszego zbawienia. Dalejże więc, biegnijmy i my razem z Chrystusem, któremu spieszno na mękę. Naśladujmy tych, co wyszli mu na spotkanie, ale nie w ten sposób, aby słać na drodze gałązki palm i oliwek oraz kłać kosztowne szaty, lecz my sami, jak tylko możemy, rozcielmy się na ziemi w pokorze ducha i prostocie serca, abyśmy przyjęli nadchodzące słowo i pochwycili Boga, który nigdzie nie daje się ująć, pisze święty Andrzej z Krety. W ten sposób scena Niedzieli Palmowej zostanie w pewien sposób powtórzona w naszym własnym życiu. Jezus zbliża się do miasta naszej duszy na grzbiecie codzienności, w modlitwie, w skromności sakramentu i w delikatnych sugestiach Słowa Bożego. Gdyby warunkiem królowania Jezusa w mojej duszy i w Twojej duszy było uprzednie istnienie w niej doskonałego miejsca, wówczas moglibyśmy mieć powód do rozpaczy. Ale nie bój się, córko syjońska, oto Król Twój przychodzi, siedząc na osięciu. Jezus zadowala się nędznym zwierzęciem jako tronem. Nie wiem jak Wy, ale ja nie czuję się poniżony, uznając, że w oczach Pana jestem jak osiołek, byłem przed Tobą jak juszne zwierzę, powiem Psalm 73. Istnieją setki ładniejszych i zgrabniejszych zwierząt, ale Chrystus wybrał właśnie Jego, żeby okazać się jako Król wobec wiwatującego ludu. Bo Jezusowi nie jest potrzebne wyrachowana przebiegłość, okrucieństwo zimnych serc, błyskotliwe, lecz próżne piękno. Nasz Pan ceni radość młodego serca, naturalny głos, czyste spojrzenie, słuch wrażliwy na Jego czułe słowa. W ten sposób Chrystus króluje w naszej duszy. Na koniec, stojąc jak osiołek z Niedzieli Palmowej w oczekiwaniu na wezwanie Chrystusa, wołajmy do Niego. Każ mnie wreszcie odwiązać. Wciąż jeszcze przed bramą, kurz tej ziemi wpatrzony, chwast bezmyślnie żuje. Przyślij po mnie, jak wówczas, niech i dziś tak samo ośle żrebie powiedzą, Pan Cię potrzebuje. Amen.